Dzień dobry. Dzień numer 7, odcinek numer 7 z Gandhi. To będzie podsumowanie tego wyjazdu. Zapraszam. Idę sobie na krótki spacerek. Za godzinę z hakiem mamy transport na lotnisko, więc chcę nagrać takie krótkie podsumowanie kilkunastominutowe tego wyjazdu. No łącznie byliśmy 7 dni. Chłopaki, znaczy Wojtek z Tomkiem poszli jeszcze biegać. Ja już sobie odpuściłem teraz te biegi. Jutro sobie zrobię, także wyszedł mi taki wyjazd prawie, że tylko wyłącznie rowerowy. Tylko raz zrobiłem biegi. Rowerowo trasy fenomenalne, mnóstwo. No to tak jak widzieliście w ostatnich odcinkach, mnóstwo fajnych widoków, dość dobre drogi, czy bardzo dobre drogi, fajnie przygotowane ścieżki rowerowe. No mieliśmy ten komfort, że mieliśmy tutaj lokalsa, tak, na miejscu, no bo Wojtek nas oprowadził w taki optymalny sposób, bo nie trzeba było się martwić, że dzisiaj zrobimy za długą, za krótką i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie nie ma żadnych zakwasów, nic nas nie boli. Nie ma jakichś obtarć, nie obtarć. No więc wyszło idealnie. No pierwszy dzień taki rozruchowy, później drugi dzień te 120, kolejne dni po te 60-70, no i sporo przewyższyli. Łącznie zrobiliśmy, wyszło 22 godziny jeżdżenia. To jest jakimś totalnym rekordem u mnie w ciągu 6 dni. Zresztą 6 dni z rzędu na rowerze to też nigdy nie byłem. 440 chyba jeden, czy 440 kilka kilometrów i 5200 przewyższeń. Więc jak na 6 dni, oczywiście wiadomo, są wymiatacze, którzy robią dużo, dużo więcej i to dla kogoś nie będzie żaden wyczyn, ale ja myślę, że jeżdżąc po Wielkopolsce to 5000 przewyższeń to nie zrobiłem przez cały rok, przez cały sezon ostatni. Także, a tutaj zrobiłem 6 dni. Dla osób, które mają jakąś tam wyobraźnię, ile to jest, albo doświadczenie, no to pewnie będzie coś tam więcej mówiło. Jeśli chodzi o sam rejon i same koszty i tak dalej. Rejon fajny, no tak jak my teraz tu jesteśmy w grudniu, no praktycznie pusto, no widzicie, no tak jak na tych promenadach, no to pojedynczy ludzie, to jakieś pojedyncze osoby. No minus tego taki, że zdecydowana większość restauracji, jakichś knajp i tak dalej zamknięta. Ja myślę, że 95% lokali zamknięte. No więc my w kółko, tak jak widzieliście, jedliśmy praktycznie w tej jednej barakudzie. Jakiś tam raz czy dwa zjedliśmy gdzie indziej, jak bliżej weekendu było otwarte. No więc to jakiś tam problem. No tam było znośne to jedzenie, ale też nie było jakieś wybitne. Jeśli chodzi o ograniczenia, no te aktualne, wiadomo jakie. No to pierwszego dnia akurat trafiliśmy na knajpę, gdzie pytali nas o te paszporty. I później z całego tygodnia tylko w jednym miejscu jeszcze pytali. Lokalsi, co prawda, prawie wszyscy chodzą tutaj, tak jak widzicie, tu nas ktoś teraz mija, tam nas ktoś mija. Nawet na dworze prawie wszyscy tutaj chodzą w maskach. No my jakoś na tych rowerach i tak dalej, no nie chodziliśmy w maseczkach i prawie, że nikt nam nie zwrócił uwagi. W markecie byliśmy raz, no to tam mieliśmy i tam rzeczywiście nam zwrócili uwagę, no i ale w knajpie, tej barakudzie i tak dalej, to nikt nam nic nie zwracał. Jeśli chodzi o koszty stricte, najwięcej to wydaliśmy pewnie na jedzenie. Lecieliśmy Ryanairem z Poznania i to tak bukowanym prawie, że na ostatnią chwilę. Za samolot zapłaciliśmy z Priority Passem i z większą ilością miejsca na nogi około 500, niecałe może 500 za osobę. Nie mieliśmy dodatkowo tej dużej walizki do bagażu do luku z bagażem tym 20-kilowym. Mieliśmy za to walizki rowerowe, które oprócz rowerów wsadziliśmy wszystkie ciuchy i tak dalej i zwykły tam plecaczek czy torbę podręczną. Czyli tam był limit 30 kilo i te walizki rowerowe kosztowały niecałe 600 zł, czyli 500 bilety z tym priority passem i tak dalej, 600 walizki. Za apartament, no to widzicie, jesteśmy tutaj w tych blokach praktycznie tu przy morzu. No czyli lokalizacyjnie super, no chociaż to na pewno jest cena na tą porę roku, taką poza sezonem, gdzie tu jest pusto. No to za apartament, dwie sypialnie, salon, kuchnia, łazienka zapłaciliśmy chyba 1300 zł na trzech. Ale mogłyby tutaj spać no cztery osoby w dwóch sypialniach plus jeszcze ktoś w salonie. Czyli tak naprawdę 5 albo nawet 6 osób na luziku by tutaj się zmieściło.
No ale to znowu, te kilka stów na osobę. No i to tak naprawdę jest najtańsze. Za jedzenie wszędzie płaciliśmy w zasadzie podobnie. No kawka gdzieś tam te 1,5 euro, piwko podobnie. Za śniadania płaciliśmy, jak szliśmy na trzech, za śniadania typu English breakfast, 6 soczków pomarańczowych wyciskanych świeżych i 3 kawy, plus jeszcze dodatkowo jakieś tam kanapki czasem, płaciliśmy tak między 20 a 30 kilka euro. No przyjmijmy 10 euro na osobę za takie obfite, już bardzo duże śniadanie. Za kolację płaciliśmy za każdym razem na tą trójkę, czwórkę, piątkę, tak między 60 a 80 kilka, 90 euro, czyli przyjmijmy z piwem, z jakimiś tam przystawkami, z jakimś głównym daniem, tym hamburgerem czy czymś tam, płaciliśmy w okolicach 20 euro na osobę. No i jak się zatrzymywaliśmy gdzieś tam jakieś na trasie, jakieś kawki, jakieś tam małe piwo, cola, fanta, inne tego typu pierdoły, no to wychodziło tam 5-7 euro. Czyli ogólnie w porównaniu na przykład z Kanarami, na których byłem wielokrotnie, no minimum dwukrotnie taniej, jak nie nawet trzykrotnie, no oczywiście dałoby się znacznie taniej tutaj jakby jeść, czy pojechać na taki obóz, no bo wystarczyłoby wynająć też jakieś tam, są opcje na większe apartamenty, na więcej osób, można tutaj wynająć jakieś takie wille na 80 osób w gorszym standardzie i to w ogóle wyjdzie 100 zł czy 250 na osobę na tydzień. No i pewnie najwięcej dałoby się na tym jedzeniu właśnie zaoszczędzić. No jakby kupować makaron, jakieś sosy, coś tam gotować samemu i tak dalej, no to na pewno byłoby znacznie, znacznie taniej. No ale no to sobie dodajcie, czyli dziennie przyjmijmy, że wydawaliśmy na osobę, no powiedzmy 20 plus 10 plus, no przyjmijmy te 40 euro na osobę wydawaliśmy na jedzenie, piwa, kawy i tak dalej. No to razy 7 dni, no to razy 7 dni mamy te 200 kilkadziesiąt euro, powiedzmy tysiaka. Dodatkowo z lotniska transport, no jak z rowerami, z walizką, no to nie jest tak łatwo dojechać. Z lotniska z Alicante jest tutaj 100, chyba 20 kilometrów. Za transport tutaj po znajomościach załatwiony płaciliśmy 80 euro za busa, gdzie weszły 3 walizki i my. No czyli te 20 tam kilka euro za osobę w jedną stronę, no czyli powiedzmy 50 euro w dwie strony. Tak naprawdę wypożyczenie roweru wyszłoby podobnie cenowo jak wzięcie swoich, tylko tutaj jak my byliśmy tylko na te 6-7 dni, problem był z tym, żeby gdzieś z Alicante czy skądś tą wypożyczalnię ogarniać, czy skalpę, tracić pół dnia na przywiezienie tych rowerów, odebranie i tak dalej, i tak dalej. No więc stwierdziliśmy, że wolimy wziąć swoje. No plus jak kupiłem tą Emontkę, no to chciałem sobie przetestować. Jeśli chodzi o takie porównanie jeszcze tych tras, to mam jakieś takie swoje przemyślenia. No na Kanarach byłem wiele razy, na Lanzarote, Fuercie, Gran Canaria, w Portugalii byłem z Bodnarami w rejonie Monte Gordo. Bardzo fajny tutaj ten rejon do trenowania. Trudniejszy niż Monte Gordo. W Monte Gordo jest więcej płaskiego. Tutaj nie ma płaskiego prawie wcale, nie licząc trochę tych tras wzdłuż wybrzeża. Także trudniejsze tereny niż w Monte Gordo, bo praktycznie każdy trening, który jedziesz nie wzdłuż wybrzeża, no to pojedziesz jednak te 400-500 przewyższenia, robiąc chociażby jedną górkę. Robiąc kilka górek, no to już wychodzi te 800, 1000, 1200, 1600, tak jak u nas. No oczywiście pytanie, kto co lubi, no ja to trochę byłem tutaj, trochę jestem słaby tutaj na te górki, oczywiście dałem radę i tak dalej, ale to nie było takie jeżdżenie w komforcie, wiele razy na tych górach miałem po te 160 pary, na tych najbardziej stromych po 16-17% nachylenia, miałem 160 pary tętno, czyli to był mój maks, ale no większość rowerzystów wiadomo, lubi takie górki, jest bardziej do tego przyzwyczajona, wytrenowana, no to bardzo tutaj polecam te tereny, ruch był mega mały. Mówię, moim zdaniem od rejonu Monte Gordo trudniej, ale na przykład od Kanary, no w sumie od Kanary też inaczej. No, na takiej Gran Canaria albo jedziesz wzdłuż wybrzeża i masz troszkę góra, troszkę dół, gdzieś tam jak wyjedziesz z tego Mas Palomas, albo jak jedziesz na jakąś Sorię czy na Betancurie, na Fuercie na przykład, no to wjeżdżasz jak na te tysiąc kilkaset, czy tam, nie wiem, 2000 ponad na Teide, na Teneryfie. No i tam jest trochę więcej tego przewyższenia tak za jednym zamachem, że jedziesz cały czas pod górę, cały czas pod górę. Tu są takie trochę górki w dół, trochę w górę. Bardzo dużo zieleni, znacznie więcej niż na Kanarach, szczególnie no, niż na Fuercie czy na Lanzarote, które są takie mega pustynne. Tak się zastanawiam, o co jeszcze pytaliście. Aha, temperatura. W dzień, no tak jak przyleciliśmy pierwszego dnia, było te 20 stopni.
W kolejne dni było takie, już spadało, codziennie tak o 2-3 dni spadało, wczoraj było 13, czyli tak między, w słońcu między 13 a 20. No jeździliśmy raczej na długą bluzę, jakąś tam dodatkową warstwę ewentualnie. W nocy było chłodno, ale no, bez jakiegoś dramatu, no ale no, na pewno poniżej 10 stopni, no raczej tam okolice 6-8 stopni. W mieszkaniach nie ma tutaj praktycznie nigdzie ogrzewania, w sensie takiego klasycznego, jak my rozumiemy, typu kaloryfery czy coś. Są klimatyzatory, które czasem mają funkcję ogrzewania i to jest taka różnica. Dawaj to mój, dawaj to mój. No jeśli chodzi o taką infrastrukturę, no to te trasy rowerowe, no to widzieliście, no to wygląda zajebiście, naprawdę mega fajne, nikt na nas nie trąbi. Na większości tych górek są znaki, że rowerzyści mają pierwszeństwo, że samochody muszą nas wymijać o 1,5 metra. No tutaj ta promenada wzdłuż praktycznie w każdej miejscowości i tutaj, i w tej Celurze, i w tamtą stronę, no nie byliśmy teraz, ale więc jakby nie widzieliście, ale w Kalpę jest tak samo, no w Walencji jest tak samo, czyli jest bardzo szeroka plaża, długa promenada, szeroka promenada i ścieżki do, i dla spacerowiczów, i osobno dla biegaczy, osobno dla rowerzystów, co jakiś czas prysznice, nie wiem, boiska do siatki i tak dalej, i tak dalej. No zajebiście jest to zorganizowane, naprawdę taka pełna profeska. No to co też ułatwi znacznie trenowanie. No na basen nie pojechaliśmy, ale basen tutaj w Gandhi jest mniej więcej kilometr, półtora od tego miejsca, gdzie my teraz jesteśmy. Bo po tym, kierując się jakby tym, gdzie jest basen, też wybieraliśmy lokalizację apartament. W skrócie, rejon tutaj polecam jak najbardziej. Jakby chciałbym jeszcze zobaczyć, jak to tutaj wygląda, jak jest bardziej tak turystycznie, jak jest większy ruch i tak dalej, no bo tu na pewno jest mnóstwo turystów w tej miejscowości. Różnica tej Gandhi versus podobno Kalpę jest taka, że tutaj jednak jest z Alicante dość daleko, to jest 100-120 km i tutaj głównie przyjeżdżają lokalsi, w sensie przyjeżdżają tutaj Hiszpanie sobie wypocząć. Jest to stosunkowo mało takich klasycznych turystów typu Anglicy, Francuzi i tak dalej. Oni w większości dojeżdżają te 30, 50, 60 km od Kalpę. Tam jest też znacznie drożej. Zarówno apartamenty, jak hotele, jak jedzenie. Wszystko jest podobno te 2,5-3-krotnie droższe, czyli by się mogło to zgadzać mniej więcej z tymi cenami, które ja pamiętam z Kanarów. Jedno no, w formie ciekawostki mogę powiedzieć, no Wojtek tutaj mieszka, więc jakby wiemy też z pierwszej ręki, no stosunkowo, no w ciągu ostatniego roku, też przerobił tutaj już sporo mieszkań, gdzieś mieszkał w jednym, drugim, trzecim, gdzieś tam jacyś znajomi też gdzieś tutaj mieszkają, no i jakby no przerobili też troszkę rynek nieruchomości i mieszkania tutaj, no może nie w tej pierwszej linii brzegowej, ale trochę dalej, czyli tak jak to Barcz, które widzieliście, są stosunkowo tanie. W sensie, no te 10 km tutaj od wybrzeża, ta kolejna miejscowość, no oczywiście tam jest spokojnie, 1000 mieszkańców i tak dalej, no to takie mieszkania po 70, 80, 60, no w każdym razie między 60 a 100 metrów, bo mniejszych tutaj nie ma, potrafią być te za te 40-50 tysięcy euro, czyli za powiedzmy 200 koła złotych za 80 metrów mieszkanie, no to w Poznaniu to nie wiem, czy tyle metrów garażu kupisz w tej cenie, no ale to taka ciekawostka, nie? Jakby bo trochę znajomych się tutaj gdzieś tam albo przeprowadziło, albo kupiło sobie po prostu takie mieszkania w tym rejonie na właśnie wyjazdy, na obozy, coś tam. Ja też gdzieś tam to biorę sobie pod uwagę, ale zamierzam tutaj w najbliższych latach kilka razy przyjechać i ewentualnie wtedy gdzieś tam coś myśleć, więc i tak mam za dużo roboty w Polsce, więc nie byłbym w stanie, znaczy nie jestem w stanie wyjeżdżać na takie obozy więcej niż kilka razy w roku. W najbliższym roku, dwóch na pewno planuję tutaj przyjechać przynajmniej, nie wiem, 3 razy na rok, może 4 razy na rok po takim tygodniu. Troszkę lepiej ten rejon poznać. No i zobaczymy. Dłużej niż tydzień, szczerze mówiąc, nie chciałoby mi się, ale ja jestem dziwny, ja w ogóle nie lubię jeździć na wakacje dłużej niż tydzień. Już mi trochę, już trochę tęsknię za domem. Do pracy bym wrócił, trochę bym popracował, trochę bym na kompie posiedział, trochę i ten. Już tydzień z Tomkiem to jest za dużo, to już starczy. Tydzień to już za dużo. Zadanie główne zrobione. Jeszcze raz bieganko teraz? Tak, tam chwilę. No to akurat, wrócimy sobie razem. A mamy tak śmiesznie, że się okazało, że tutaj taka apka do tego apartamentu była, nie mamy w ogóle kluczy, tylko apką otwieramy.
No i wróciliśmy za 5:10 ze śniadania i się, później przyszedł Wojtek z dzieciakami i się okazało, że apka już nie działa, że mieliśmy booking do 10, więc fuk, że wróciliśmy. Dobra, podsumowując, rejon naprawdę super, przetrenowaliśmy ten tydzień naprawdę super, nie było to takie lajtowe kręcenie w tleniku, wycieczki, tylko jednak no, trochę sobie w kość daliśmy. Polecam każdemu, kosztowo myślę, że da się tu zrobić tutaj jakoś, powiedzmy, zamknąć się tygodniem w okolicach 2000 już z rowerem, no ale to przy jakimś bardzo oszczędnym jedzeniu i tak dalej. W 3000 myślę, że czy tam 2000 kilkuset z rowerem można już na pewno normalnie tutaj jakoś tak nie oszczędzać jakoś tak super. Więc no, w porównaniu z Kanarami no, to jest duża różnica, nie? No, tam jednak odkąd są te wszystkie, już wcześniej Kanary były drogie, a teraz żeby sensownie na Kanary polecieć, no to jest minimum, to jest 2000 więcej i też na miejscu raczej z oszczędnym jedzeniem, a nie tak jak my tutaj, że każdy posiłek jedliśmy w knajpie i tak dalej. Nic, polecam rejon, jakbyście mieli jakieś pytania, to walcie, wpadajcie koniecznie na moją Strawę, jakbyście chcieli zobaczyć te trasy, no to są tam wyszczególnione, myślę, że to są właśnie takie trasy dla takich średnich jak ja, jak ktoś jest mocniejszy, no to może sobie je wydłużyć, ale jak jest taki średni, no to da radę, słabsze osoby dadzą radę te krótsze trasy, które jeździliśmy, ale właśnie nie takie po 100-150 km, czyli tylko wszystkie te trasy, które zrobiliśmy, są między 60, no i ta najdłuższa 120, no i średnio jeździliśmy, no te pi razy około 4 godziny dziennie, tak, no bo przez 6 dni zrobiliśmy 22 godziny czystego kręcenia, bo jak policzymy przerwy, postoje i tak dalej, no to pewnie około 30 godzin. Możecie też napisać w komentarzach i Wojtek wam odpowie. Wojtek tutaj mieszka, wszystko ma mega dobrze obcykane. No dajcie też koniecznie znać, czy z kolejnych jakichś tam wyjazdów planowanych w przyszłym roku, możliwe, że jeszcze nawet w zimie się uda teraz przed otwarciem hotelu jakiś tutaj wyjazd zaliczyć. Znaczy w sensie niekoniecznie tutaj, ale jakiś kolejny wyjazd zaliczyć, około świąteczny. No to dajcie znaka, czy podoba wam się ta formuła daily vlogów. No jedno co też jeszcze, jakby w tym odcinku numer 3 i odcinku numer 4 spiłem tą kamerę na klacie. W sumie mogłem to sprawdzić, porządnie nie sprawdziłem, tam po prostu po ściągnięciu tego obiektywu Max Lens nie ustawiło się. Znaczy nie zmieniłem w ustawieniach na szerokokątne, dlatego ten obrazek był taki do dupy, ale piąty, szósty dzień już jest nagrany fajnie z tej klaty, już widać ładnie, także mamy jakąś tam lekcję na przyszłość. Dobra, kończymy odcinek. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że obejrzeliście te 7 odcinków. Fajnie było znowu nagrywać te daily, mam nadzieję, że wam się podobało. No jak macie jakiś feedback, to walcie oczywiście. No jak ktoś obejrzał do końca, no i to zachęcam do napisania jakiegoś komentarza, jakiegokolwiek, ale jak chcecie mi dać znać, że obejrzeliście do końca faktycznie, no to znowu robimy hasło klucz. Tym razem zrobimy falę. Także możecie wpisać falę w jakimś kontekście. Trzymajcie się, pozdrowionka, see you later.